Karolem Wojtyłą przyjaźniłam się 72 lata. Czas golenia modlił się czy śpiewał godzinki. On dla nas był ojcem. On stworzył rodzinę. Nasze spotkanie z biskupem Karolem Wojtyłą było w grupie. On był naszym profesorem. Na pierwszym roku seminarium nam wykładał wstęp do filozofii. I z tego okresu zapamiętaliśmy go. Od jakiej strony? Dziś to widzę od strony jego świętości. Zawsze na wykładach był sympatyczny, miły, świetnie przygotowany, ale na przerwie zawsze szedł do kaplicy. I myśmy go podglądali. Miał długie włosy, te włosy tak spadały na twarz, a on był zamodlony. Mieliśmy wrażenie, jak wracał po tej przerwie z tej kaplicy, jakby z kimś rozmawiał. Oczywiście dzisiaj, jako już z perspektywy czasu, po prostu on się modlił, głęboko zapadał w kontemplację Jezusa ukrytego na świętym sakramencie. I to na nas robiło wielkie wrażenie. I wielki szacunek. On był bardzo bezpośredni. Ale równocześnie jego postawa, jego osobowość przyczyniła się do tego, że miał ogromny szacunek. Miłość, bezpośredniość, życzliwość, a równocześnie wielki szacunek do jego osoby. Jak już został arcybiskupem, przestał wykładać, ale go zawsze pamiętamy z najlepszej strony, jako wykładowcę, a potem naszego biskupa. Od niego otrzymaliśmy, przynajmniej nasz rocznik, wszystkie święcenia, niższe i wyższe, i kapłaństwo. A spotkanie takie osobiste, oczywiście przed święceniami każdy kleryk szedł do biskupa na prywatną rozmowę. Ale takie spotkanie, o które pani pyta, to dopiero jak już byłem już kapłanem, już po 2 latach pracy na parafii w Makowie Podhalańskiej, kiedy zostałem skierowany na studia, w pewnym dniu kanclerz mnie wzywa, mówi: arcybiskup, jeszcze nie był kardynałem, chciałby z tobą rozmawiać. To było w 1966 roku. I przyszedłem do niego, pamiętam doskonale. To był wieczór, siedział za biurkiem, pracował. Przyszedłem do niego i on mi wtedy mówi: może byś tu przyszedł. Będziesz kontynuował, bo ja po prostu miałem robić pracę naukową, miałem robić licencjat, doktorat. Będziesz tutaj mi pomagał i równocześnie będziesz kontynuował swoje studia. No i wtedy pytam, a kiedy? No on mówi: no dzisiaj. To odpowiedziałem: no to jutro przyjdę. I tak się zaczęło. I nigdy nie miałem jakiegoś skierowania na piśmie, jakiejś nominacji. Nominacją były te słowa. Dopiero nominację to otrzymałem w Rzymie, jak już byłem jego sekretarzem jako papieża. A tak to po prostu był ten kontakt bardzo bezpośredni, który trwał tu w Krakowie 12 lat, a potem 27 lat w Watykanie. Jeśli chodzi o program dnia, oczywiście były inne zajęcia, inne zobowiązania, ale właśnie taki sam był. Zawsze dość w czas wstawał, zawsze była modlitwa, medytacja, dopiero potem msza święta, po mszy świętej dziękczynienie i dopiero potem udawał się czy na śniadanie i do pracy.
zawsze zostawiał sobie pierwsze godziny ranne do pracy twórczej. Nieraz mówił, że mu się najlepiej pracuje z rana, do 11:00, bo potem miał inne obowiązki, spotkania, audiencje, ale do 11:00 bardzo pracował twórczo. Listy pasterskie, artykuły, książki. I to wszystko robił, jak był arcybiskupem na franciszkańskiej w kaplicy. To wszystko było u niego połączone. Praca i modlitwa. Do dziś są zachowane i ten stolik w kaplicy, na którym pisał, jest i klęcznik. Oczywiście ludzie, którzy mogli go gdzieś tam zobaczyć przez dziurkę od klucza, to nieraz widzieli, że leżał krzyżem, modlił się i pracował. I o 11:00 wracał, aby przyjąć ludzi do obiadu. Po południu również praca twórcza. Oczywiście taka to jest dzień, kiedy był w domu. Ale tych dni, kiedy on był w domu, jako biskup nie było wiele. Czy arcybiskup, czy kardynał. Przecież on był ciągle w terenie. Wizytował, odwiedzał, spotykał się. Przecież na łazach. Zawsze każdą grupę łazową starał się odwiedzić. Także jego życie codzienne nigdy się nie powtarzało. Codziennie było coś nowego. I równocześnie codziennie, przez dużo mówił kazań, nigdy się nie powtarzał. Na Watykanie podobnie. Tylko oczywiście ciężar zajęć inny, obowiązki inne, odpowiedzialność za cały Kościół i za świat, trzeba to powiedzieć. Ale rano też. Modlitwa, msza święta, na którą zawsze zapraszało się ludzi. Ludzie bardzo chcieli być na tych mszach świętych. Na początku nie dowierzali, że to jest prawda, że mogą iść do kaplicy papieża na mszę świętą. A potem się bardzo starali i potem z tymi ludźmi się zawsze chwilkę zatrzymywał, witał. To było wielkie przeżycie dla ludzi. Nieraz mówili ludzie, że jakoś się uspokajają, jakiś pokój w nich następuje. Inaczej widzą sprawę, inaczej się im rozwiązają różne trudności życiowe. Całego serca życzę mojej ojczyźnie, ażeby to, co było siłą Polaków, nawet w najtrudniejszych okresach dziejów, osobisty związek z ziemią, przywiązanie do ziemi, nie przestało być tą siłą również i w naszym uprzebysłowionym pokoleniu. Pisał również poważne rzeczy, które wyszły książkowo. Gdy został papieżem, to myślał, że już skończy z pisaniem poezji, z pisaniem literackim. Właściwie byłem świadkiem, jak odłożył pióro. A potem po jakimś czasie wrócił jeszcze i napisał ten tryptyk. Poemat Tryptyk to właściwie, który jest testamentem jego. To była ostatnia rzecz jego literacka, poetycka, ten tryptyk rzymski. Do niego się odnoszą ludzie. Zwłaszcza, gdy opisywał kaplicę sykstyńską, konklawę. Duch Święty wskaże, kogo kardynałowie mają wybrać. On zawsze patrzył głębiej, także na konklawę, na wszystkie sprawy kościelne. Przyjmował na audiencje prywatne,
biskupów z całego świata, grupowe. Zapraszał zawsze do stołu biskupów, którzy przyjeżdżali ad limina. W ciągu lata, czy jakby na wakacjach, no to oczywiście wtedy przyjmował również przyjaciół. Ale były też i grupy wybrane. Były grupy profesorskie, były grupy artystów. Że on ciągle miał kontakt ze światem. Znał świat, znał problemy, dlatego mógł się odnosić do nich, czy to w przemówieniach pisanych, czy głoszonych. Byłem w Rzymie w czasie konklawy, z którego wyszedł papieżem Jan Paweł I. I myśleliśmy, i zresztą prasa pisała, że konklawę potrwa przez 2 tygodnie. Dlatego wyjechaliśmy z Rzymu. Wracamy, a tu już papież wybrany w ciągu 1 dnia. Więc drugie konklawę, z którego wyszedł papież Jan Paweł II, to już pilnowaliśmy, żeby te momenty tego dymu, czy jest biały, czy czarny, powiedzmy, pilnować, czy już wybrali, czy nie wybrali. Także wtedy czuwaliśmy. I byłem na placu Świętego Piotra. Pamiętam dobrze, przy której fontannie i z kim byłem. I jak kardynał Felici wyszedł, habemus papam, jak powiedział pierwsze słowo Karolum, no to mi serce zadrżało. Chociaż ta myśl, że może być kardynał Krakowski, krążyła bardzo mocno. Dowodem na to, to jest Osservatore Romano. Nim papież się ukazał na balkonie, to już na placu rozprowadzano Osservatore Romano z jego życiorysem. To znaczy byli przygotowani na tę ewentualność. No więc trochę zadrżałem, bo mniej więcej wiedziałem, co papieża czeka. Jego praca i w kurii, no i w świecie. Nie myślałem absolutnie, że będę mu towarzyszył. Ale ktoś tam właśnie mnie wypatrzył i okazało się, że nowy papież mnie zawezwał. Jeszcze się konklawę nie skończyło, tam otworzyli wejście, bo wszystko było pozamykane. I poszedłem, był papież wtedy na kolację razem z kardynałami. Sekretarz stanu, kardynał Wilom, mnie podprowadził. Papież wstał, przywitał się bardzo serdecznie. Pamiętam do dziś słowa, które powiedział do mnie i ten wyraz twarzy. Mówi, ale dali szkoły. Tego dla mnie nie mówię, ale teraz mogę powiedzieć, ale dali szkoły. Oczywiście zawsze miał jakieś powiedzenie żartobliwe w tym czasie, teraz w tym tak samo. No i potem, po tej kolacji, zabrał mnie ze sobą do pokoiku, gdzie mieszka jako kardynał. To wtedy było inaczej, tylko mieszkali wszyscy zgromadzeni w jednym miejscu, no w warunkach bardzo trudnych. No i tam rozpoczął przygotowanie przemówienia na drugi dzień rano do kardynałów i zakończenie konklawy. Przemówienia programowego. Zupełnie tak, jakby się nic nie stało. Od razu
rozpoczął od pracy, no i zadań, którego na drugi dzień czekały, zamknięcie konklawę, a potem przyjmowanie już gości. Przecież wiemy, że zaraz jeszcze przed inauguracją przyjmował czy korpus dyplomatyczny, czy dziennikarzy, kardynałów, biskupów. Ale był człowiekiem czynu, a poza tym był młodym wtedy, miał 58 lat. Bardzo fizycznie też, bardzo odporny. Nie oszczędzał się. Mogę dodać tutaj, że nigdy nie grymasił przy stole. Co tam podali do stołu, myślę, że nawet nie wiedział, co je. Jedynie co lubiał, to lubiał kawę i ciastko. I właściwie to do końca życia ten filiżak kawy trochę wziął i jakieś ciastko do tego. Myśmy widzieli, no, mówię w liczbie mnogiej, przyjaciele, że jak był w Castel Gandolfo, to tak szukał jakiegoś takiego miejsca, które by mu przypominały nasze góry, czy jeziora, czy no, na Polskę. I przyszło nam, no może by go wziąć. Wywieźć z tego Watykanu. I papież się na to zgodził. To pierwszy wyjazd to był zupełnie niesamowity. To malusieńkim samochodem prowadzonym przez księdza Kowalczyka, który był potem nuncjuszem w Polsce. On prowadził. Ksiądz Rakoczy, który biskup bielsko-żywiecki, siedział z przodu, trzymał Corriere della Sera, żeby ludzie nie widzieli, kto tam siedzi z tyłu. Ja siedziałem z tyłu z papieżem, jeszcze narty były. I tak jakbyśmy wyjechali bez żadnej obstawy, bez niczego w góry. I wieczór, jak przyjechaliśmy, to papież był bardzo szczęśliwy. On mówi, no udało się. On tego potrzebował. W chwili od wypoczynku. On bardzo szybko wypoczywał. Co jakiś czas. Ale to nie były takie wypoczynki, jak powiedzmy się idzie, żartuje i tak dalej. On owszem rozmawiał i pogodnie i tak dalej. I starał się być bardzo miły, ale potem się wyłączał. Myśmy widzieli, że on wtedy zapada się w modlitwę, w uwielbienie Stwórcy, Stworzyciela pięknej przyrody. A dopiero wieczór, ewentualnie na zakończenie, to był zawsze pogodny wieczór, to i tak były śpiewy, czasem i ognisko w górach. On potrzebował, pracował bardzo mocno, ale co jakiś czas, parę godzin takiego oddechu potrzebował. Właściwie to on nigdy nie chciał nic osobistego świętowania. Jedynie urodzin nie obchodził. Myśmy przypominali, no oczywiście była wtedy modlitwa. Natomiast bardziej świętował imieniny. Imieniny polegały na tym, że oczywiście zawsze była msza święta. Na obiad zapraszał najstarszych kardynałów. I to była sprawa bardzo sympatyczna, czym się bardzo cieszyli, tych najstarszych. Nie każdy miał dobry słuch, więc jeden do drugiego mówił głośno, drugi mu upominał, siedź cicho. No różne takie sprawy były. To były bardzo pogodne te spotkania z tymi najstarszymi. I miłe. Mimo wszystko papież przyszedł z zewnątrz,
ale ci kardynałowie, właśnie ci najstarsi, byli do niego najbardziej przywiązani, bardzo go kochali. A wieczorem to znów przychodziła ewentualnie jakaś grupka przyjaciół z Polski. To już był inny wymiar, inny charakter tego spotkania. Ale to zawsze były proste, sympatyczne. On nie lubił jakichś, powiedzmy, obchodów specjalnych, zewnętrznych. Bo zawsze na pasterkę, jako młody biskup, kardynał, jeździł do Nowej Huty, bo tam nie było kościoła, żeby być z tymi ludźmi pod gołym niebem, czasem w śniegu, czasem w deszczu. No i te kolędy, i tego mu brakowało, zwłaszcza w pierwszym roku. Także ksiądz Styczeń, który zawsze przyjeżdżał na święta, jego uczeń i potem następca na katedrze etyki w Lublinie, mu tłumaczył, jakie tu piękne są obrzędy, jakie śpiewy na pasterce, jak tu pięknie jest. Tak, żeby ten papież chciał go przekonać, że tu też pięknie jest. No, a potem oczywiście wszedł w to wszystko, no bo te święta w Watykanie są bardzo piękne. Także no, on potem uczestniczył i właściwie był tym, który tworzył to piękno, a był bardzo wrażliwy na piękno śpiewu, na piękno tradycji, obrzędów. On wprowadził wiele rzeczy, chociażby konsekracja biskupów, chociażby chrzest dzieci, a także chrzest dorosłych w Wielką Sobotę. Bo taki raz, powiedzmy, moment dla nas śmieszny, któryśmy widzieli z bliska. Dla ludzi oni inaczej to potraktowali. No bo ci dorośli do chrztu nad taką bazą skinali głowę. Jeden z Azji, młody człowiek, włożył tę głowę do chrztu i nie mógł wyciągnąć z tej bazy. No i to strasznie rozśmieszyło papieża. Także nie mógł się powstrzymać ze śmiechu. A ludzie, którzy widzieli z daleka, myśleli, że papież tak się wzruszył, że papież płacze. On się nigdy nie powtarzał. Każdy dzień był inny. Bo tam w nim było coś twórczego. Na przykład orędzia, wszystkie, które pisał, nigdy nie popatrzył, co nam wcześniej napisał, nigdy się nie pomylił. Tak samo i w życiu, no, zawsze był ciekawy, twórczy. Nigdy nie korzystał z jakiejś pomocy. Zawsze pióro czy ołówek, no, czasem ołówkiem pisał. Jak zaczynał pisać, nie korzystał z niczego, a wcześniej bardzo dużo czytał i robił sobie już syntezę i potem wychodził i w każdym razie to go nie męczyło. Uważał, że w ciągu roku może odpoczywać miesiąc czasu, a ten odpoczynek polega na tym, że nie pisał. Ale wtedy bardzo czytał. Dużo, bo bardzo dużo czytał, a drugi ktoś obok niego czytał drugą książkę, drugą rzecz, równocześnie na głos. I on miał taką podwójną uwagę. Z jednej strony on sobie czytał i ktoś mu czytał, a potem dyskutowali. To nieraz na konferencjach rozmaitych referaty, wypowiedzi, dyskusje patrzył na ten kardynał, coś pisze ciągle, jakby nie uważał. A potem podsumowywał i ludzie widzieli, że on wszystko doskonale śledził i to potem przekazywał w podsumowaniu. Bardzo szanował dziennikarzy. Miał bardzo dobre kontakty z prasą. Bardzo doceniał, ciągle mówił,
to są nowe środki ewangelizacji. Ale sam nie korzystał z komputerów, czy on jak pisał osobiście, ale ręcznie, potem inni przepisywali, tłumaczyli, ale bardzo cenił. Bardzo cenił i potem dużo dyktował, ktoś pisał na komputerze i także to nie tak, że on sam nie używał bezpośrednio, ale doceniał rozwój środków przekazu. Bardzo chciał w ciągu roku zobaczyć przynajmniej raz czy drugi raz dobry film. I rzeczywiście staraliśmy się z okazji świąt Bożego Narodzenia czy przy jakiejś innej okazji, bo tam jest kinoteka w Watykanie. No więc to się oni starali o jakiś dobry film aktualny, żeby pokazać. On mówił, że mu to potrzebne jest dla wyobraźni. A jeśli chodzi o telewizję, no to oczywiście, czy jak była okazja, no nie miał czasu na oglądanie, ale czasem przy kolacji w telewizji dziennik, czy jak coś szczególnego. A jeśli chodzi o telefon, nie używał telefonów. Oczywiście musiał czasem mówić przez telefon, rozmawiać, czy to z ludźmi, którzy mieli coś do powiedzenia, czy to na przykład z prezydentem Reaganem parę razy. No, tu jeśli chodzi o Polskę, z biskupami. Dla mnie była najbardziej wzruszająca rozmowa przez telefon Jana Pawła II z Wyszyńskim i jeden i drugi na łożu. Powiedzmy, byli wtedy papież po zamachu w Gemelli, a prymas umierający. Wtedy jeszcze nie było komórek, więc staraliśmy się połączyć. I ta rozmowa pożegnalna, wzruszająca, te słowa z jednej strony i z drugiej strony wypadały, to rzeczywiście no, były słowa wielkiej wdzięczności wzajemnej i miłości. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża, Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat. Gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, składam Bogu w ofierze tę umiłowaną ziemię i całą polską przyrodę. Byłem na tym jeepie razem z papieżem. Stałem za nim. Słyszałem do dziś, na w uszach mam te strzały. Każdy moment. Powiedzmy, reakcje ludzi. To się jakoś zapisało. No i potem musiałem w jakiś sposób no, kierować ratunkiem. Że nikt się nie spodziewał za oknem. Nawet lekarza nie było na placu. Wcześniej była mowa, że jakby się coś stało, że papież by potrzebował jakiegoś leczenia, czy jest gotów iść do szpitala. Papież mówi, jeśli będzie potrzeba, to tak. No więc miałem świadomość, że jest ta możliwość. Więc natychmiast w kierunku karetki do szpitala. Z tą karetką były problemy też. Każdy moment, każda minuta się liczyła. Jeszcze w karetce, bo byłem w środku, papież jeszcze początkowo słyszałem się modlił, coraz słabiej. Nie pytał, kto to zrobił.
tak jakby go to nie interesowało. On ofiarował ten swój, bo to przecież ból był. Bo się zapytałem już na pracy, jak ta kula go przeszyła, czy boli? Boli. Gdzie? No, mówię, tu i tam. Wystrzygło powiedział, że przez brzuch ta kula przeszła. No, ofiarował to cierpienie za Kościół, zwłaszcza tam były sprawy bardzo trudne wtedy, związane z aborto i za świat. Już wtedy przebaczył temu, kto zrobił ten zamach, a nie wiedział jeszcze, kto to jest. Nie pytał się. No tak reagują święci. I potem cała walka o uratowanie go przy życiu. Był taki moment na sali operacyjnej. Przyszedł do mnie lekarz, mówi, no niech ksiądz da sakrament chorych, namaszczenie chorych, ponieważ ciśnienie bardzo spada, zaledwie czuje się bicie serca. Także na sali operacyjnej udziela tego sakramentu. Oczywiście papież był nieprzytomny. Poza tym była komplikacja z krwią. Grupę krwi miał taką, ale się nie przyjęła się. Dopiero, już nawet nie wiem, którzy to byli lekarze, dali krew tej samej grupy, która po prostu się przyjęła, żeby ratować życie papieża. To trwało wszystko zamieszania wokół tego, no przecież się nie spodziewał zamachu. Przychodzili prezydent partyjny, szefowie różnych partii i opozycyjnych, i takich rozmaitych. Wszystko tam na salę operacyjną, kto chciał wchodził, no coś okropnego. No takie powiedzmy, no wszystko to zaskoczyło ludzi. Kruczyty profesor, który nie był szefem kliniki, szefem tego działu chirurgii, ale szef był w Mediolanie, ale ten Kruczyty podświadomie, to było przecież po południu, był w domu, wybrał się do szpitala, na klinikę. W drodze się dowiedział zamachu. I on to wszystko robił, wziął to na siebie. Robił to z ogromną miłością, ale nie wiem, co on sobie wtedy myślał, no bo to przecież było zamach, który się mógł skończyć absolutnie śmiercią. Papież wiele razy mówi, że Matka Boża Fatimska, to było 13 maja, go uratowała, przywróciła go do życia. Ale to mogło się skończyć śmiercią. I potem walka, potem przecież parę tygodni o zdrowie. To są takie momenty, cały świat to przeżywał. A tych innych momentów takich, no pięknych, chociażby te podróże, Światowe Dni Młodzieży, które tak dawały ludziom jakąś radość, nadzieję na lepszą przyszłość. Czy mówię szczerze, że wtedy nie rozważałem wiele. Wtedy trzeba było tylko decyzji natychmiastowej i powiedzmy realizacja tych myśli, bo wystarczyło papieża z placu wsiąść do jego mieszkania, żeby się wykrwawił do końca i zmarł na miejscu. Wtedy się człowiek nie myślał, tylko do szpitala i natychmiast i tam, gdzie szpital taki, który by mógł po prostu zadziałać kompetentnie. No i modlitwa. Modlitwa, cały Kościół się modlił, myśmy się bardzo modlili. No i oczywiście, no trudno opowiedzieć to, cośmy przeżyli, będąc z nim te godziny, 6 godzin, jak był na sali operacyjnej.
a potem tam, gdzie został przeniesiony na intensywną terapię. Trwaliśmy oczywiście do rana. Rano, gdy się przyszedł do świadomości, pierwszy się pytał, czyśmy odmówili kompletę, czyli modlitwę z dnia poprzedniego, bo wtedy już nie mógł odmówić. Być z nim, to znaczy jego życie w jakiś sposób wpływało. No gdzie otwiera się robić wyjście? Jego życie, jego postawa, jego nauczanie, jego niesienie drugiego człowieka wpływało jakieś piętno na tych, którzy z nim byli. Musieliśmy się z przekonaniem w jakiś sposób dostosować do jego sposobu bycia, życia. No byliśmy zawsze razem. Dom papieża był to jedna rodzina. To nie tak, że on nakazywał i tak dalej. Nie, to myśmy wszyscy wiedzieli, co trzeba i on wiedział, że może liczyć na tych, którzy są przy nim w każdym momencie. No, więc nie mogę powiedzieć, że akurat to wpłynęło. Jak się czuje ze świętym, no to coś z niego się bierze. Powinno się być, trzeba byłoby wziąć jeszcze więcej, no ale wzięło się to, co się wzięło.